Witam przede wszystkim pana premiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który dał nam patronat. Nie tylko, otaczał nas ogromną życzliwością, informowaliśmy go o tych wszystkich planach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja może nie będę się rozgadywał, potem powiem, dlaczego ta wystawa powstała, ale najpierw oddam głos panu premierowi. A właściwie chcieliśmy przywitać tu obok nas stojącą piękną damę, panią Annę Marię, minister Anders. Dla niej brawa. I oddaję głos panu premierowi. Dziękuję, panie Piotrze. Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że takie inicjatywy są realizowane, bo one są wielowarstwowe. Prawda, państwo, pewnie większość zna pana Piotra, zna wydawnictwo Edycję Spotkania, zna także Jana Młodożeńca, a to wszystko się okazuje, że można ze sobą połączyć i to jeszcze połączyć w siedzibie Giełdy Warszawskiej. Bo to też jest bardzo ważne, żeby biznes był kojarzony z dobrą kulturą i z dobrą sztuką. Dobry biznes i dobra kultura. I warto przy okazji powiedzieć, że faktycznie kultura w tej chwili także jest olbrzymim elementem rozwojowym, czynnikiem rozwojowym. Przemysły kreatywne są najbardziej dynamicznie rozwijającymi się przemysłami gospodarki. Także ten młodożeniec z jego wspaniałymi plakatami, z tą grafiką, która się wszystkim kojarzy w taki jednoznaczny sposób. Od razu z daleka można rozpoznać. Oto jest Jan Młodożeniec, prawda? To też jest coś, co jest wartościowe dla społeczeństwa, dla gospodarki. Można to ze sobą łączyć. Ja chciałem podziękować bardzo panu Piotrowi Jeglińskiemu za tę inicjatywę i za to w ogóle, co Piotr Jegliński robi w polskiej kulturze, w polskiej historii, ze swoją działalnością opozycyjną, ze swoim wydawnictwem, bo to było i jest bardzo wartościowe. Gratuluję bardzo także tego pomysłu, bo jeszcze raz mówię, to jest bardzo pozytywny element na naszego życia publicznego, że biznes z kulturą może się przyjaźnić. Dziękuję. No, rolą polityków to jest po prostu wspierać bożych szaleńców, którzy robią pożyteczne rzeczy i my staramy się to, myślę, że pani senator się ze mną zgodzi, po prostu robić, bo to jest nasz obowiązek. Dziękuję bardzo. No i będziemy otwierali tą wystawę, tak? Ale to myślę, że parę słów, pani senator. Myślę, że tutaj oddamy głos naszej damie i w ten sposób otworzymy tą wystawę. Ja bym zanim otworzę wystawę, to powiem, że jestem z panem Piotrem. Panem Piotrem przyjaźnie, dlatego mnie zapominał przedstawić. Także cieszę się bardzo, że jestem i cieszę się na wystawę. Dziękuję za zaproszenie. No, uważam wystawę za otwartą. Dziękujemy bardzo. Zanim ja może powiem tylko jeszcze, żeby państwa tu nie zanudzić, dlaczego ta wystawa właśnie teraz powstała. Akurat w tym roku wkraczamy w 40-lecie założenia wydawnictwa, które cała ta historia to dzieje niezwykłe, można powiedzieć, dzieje też i opatrzności, która nas wspierała. Ja jako młody człowiek znalazłem się w Paryżu na stypendium Instytutu Katolickiego i pewnego pięknego dnia w klasztorze, w którym mieszkałem, wynajmowałem stację, pojawiła się pani profesor Skulu i poprosiła mnie o nóż i nożyczki. Byłem szalenie zdziwiony, znałem panią profesor jako asystentkę Karola Wojtyły, kardynała, i kiedy ona dostała to, wyjęła taką walizeczkę i zaczęła ją pruć. I powiedziała: ach, panie Piotrze, ja bardzo przepraszam, przyjechałem tak po prostu, bo nie spodziewałam się. I wyjęła maszynopis i po czym mi powiedziała: panie Piotrze, to jest dla pana zadanie. Kardynał Wojtyła pana prosi o
wydanie tego manuskryptu księdza, który 3 lata temu zmarł w Karagandzie. I nie przypuszczałem, że ta książka również zmieni moje życie, że stanę się wydawcą. Ja tą książkę wydałem, a w międzyczasie kardynał Wojtyła zrobił dowcip i został papieżem. I teraz, w zeszłym roku, we wrześniu, 11 września, koło historii zamknęło się i ksiądz został wyniesiony na ołtarze w Karagandzie. I również wśród tych rzeczy, które żeśmy robili, była w 1988 roku wystawa w Paryżu w Księgarni Polskiej. I takim prowodyrem był Andrzej Roman, świętej pamięci, mój przyjaciel, znakomity dziennikarz, człowiek światowy, który kiedyś mi powiedział: słuchaj, czy ty byś nie mógł pomóc jakoś młodożeńcowi, on w tej chwili żyje w nędzy. Odmówił pracowania dla teatrów, jest ścigany przez cenzurę i trzeba mu pomóc. No ja nie zastanawiałem się długo i mówię: słuchaj, no a gdzie jego prace są? A mówi: w Polsce. Ja mówię: to ściągajcie. I 2 miesiące trwało ściąganie różnych jego plakatów. Ludzie przemycali, dawano jakimś staruszkom, starszym paniom, które przyjeżdżały do Paryża i w końcu doszło do otwarcia wystawy w listopadzie 88. Jest taka symboliczna data. Myśmy wtedy nie przypuszczali, że już za 2 lata ja znajdę się w kraju i że coś się zacznie dziać, prawda? I te plakaty w tej szarej rzeczywistości komunistycznej wnosiły niesłychany ładunek koloru optymizmu. I ta wystawa została przez wielu zapamiętana i wiele osób mi mówiło: słuchaj, czy nie warto tego jeszcze raz zrobić? I tak sobie pomyślałem w tym 40-leciu wydawnictwa, które obchodzić będziemy pod koniec tego roku, że trzeba uczcić tego znakomitego artystę. I właśnie stąd ta idea i dlatego państwu prezentujemy rzeczy, które nigdy nie były pokazywane. Jest tutaj właśnie, przede wszystkim chciałbym przywitać, bo o tym żeśmy popełnili straszne faux pas, jest tutaj rodzina, jest żona Jana Młodożeńca, bardzo prosimy, jest jego syn wielki też artysta, wielki talent, a Jan Młodożeniec miał 2 synów, tu stojącego Piotra i Stanisława, który działa w Paryżu. Z obydwoma zetknąłem się w trakcie pracy nad tą wystawą i wiele lat później. Piotrze, 2 słowa proszę. Dziękuję bardzo, Piotrze, za tą wystawę, za to, że ją doprowadziłeś do finału. Zapraszam państwa do oglądania. Już nie ma 2 słów, ale jest mniej więcej 20, także dziękuję bardzo. To prosimy teraz. Nic nie słyszę, nic nie widzę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I dziękuję za uczestnictwo w tej wystawie. Bardzo jestem wdzięczna panu Piotrowi, że to wszystko tak pięknie zorganizował. Dziękuję bardzo. Ale tu jest w tej chwili 3 Piotrów. Piotr Gliński, Piotr Jegliński i Piotr Młodożeniec. Więc proszę państwa, ja myślę, że teraz, jeżeli powie tutaj, jeszcze tutaj przyjechał pan Schubert, który zajmował się twórczością z muzeum w Poznaniu, który zajmował się twórczością Jana Młodożeńca. Poprosimy o 2 słowa w ogóle, kim był Jan Młodożeniec i co zrobił. Wszyscy wiemy, ale proszę to, że tak powiem, w pigułce nam podać. To jest zadanie niemożliwe. Twórczość Jana Młodożeńca jest ogromna. Ja zostałem poproszony, żebym w ciągu 5 minut zabrał głos, więc szerzej o tym, co myślę o twórczości Jana, odsyłam do wstępu do katalogu. Sam chciałbym
skupić się na dwóch aspektach jego sztuki. Młodożeniec działał w dwóch obszarach, plakatu i ilustracji. Wiadomo, że plakat jest sztuką syntezy, ilustracja sztuką narracji, ale młodożeniec mieszał te pojęcia w obydwu gatunkach. Są wspaniałe plakaty skrótowe, ale są takie, w których opowiada i opowiada i opowiada. Są ilustracje, w których rzeczywiście dużo się dzieje, ale są takie, w których jest kilka kropek, kilka kresek i są one syntezą, która mogłaby się zamienić w plakat. To jest jeden element. Drugi, którym wyróżniał się ten artysta spośród wszystkich innych, to, że w przeciwieństwie do wielu grafików, którzy odbijali swoje grafiki w różnych technikach, jak drzeworys, akwaforta i tak dalej, młodożeniec nigdy tego nie robił, a jednocześnie robił nakłady swoich prac. Powielał je wielokrotnie, rysował po kilkanaście razy nawet te same motywy. Skąd się to wzięło? Przy projektowaniu plakatów w latach 60., 50. młodożeniec tak przykładał się do projektu, że prawie każdy plakat, który zaprojektował, miał kilkanaście wersji i to na kartonie w formacie B1, gdzie różniły się poszczególne wersje jedynie niuansami liternictwa. No, szukał, który z tych projektów jest najlepszy. To się skończyło, jak podrożał karton i były trudności z farbami. Wtedy przeszedł na szkicowniki, ale potrafił wtedy, ponieważ już nie był ograniczony tymi materialnymi kosztami, to malował do 300 różnych szkiców do jednego plakatu. Także na te dwa aspekty chciałbym zwrócić uwagę, już nie chciałbym przedłużać. Chciałbym tylko powiedzieć, że od ubiegłego roku dzięki Ministerstwu Kultury i Sztuki Muzeum Narodowe w Poznaniu weszło w posiadanie ponad 400 prac Jana Młodożeńca, ponieważ nasza galeria plakatu i designu nie ogranicza się do zbierania samych plakatów, tylko nas interesowały zawsze osobowości i wszystko, co wokół one robiły. Wszystko, co się wiązało z daną osobą, dotycząco tych najwybitniejszych. I jesteśmy w posiadaniu w Poznaniu największej kolekcji muzealnej prac tego artysty. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ta wystawa dzięki tutaj obecnej Marguerite Rey Leode pojedzie do Brukseli i prawdopodobnie będzie również tam te rzeczy eksponowane. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj się przyczynili. Lista tu jest sponsorów. Bardzo im serdeczne staropolskie Bóg zapłać, panu ministrowi przede wszystkim za obecność i za w jaki sposób zachęcanie przez to, że interesuje się takimi rzeczami, no i dodaje nam sił i wiary, że państwo będzie walczyło o kulturę. I ostatnie kroki, które podjął, a więc przejęcie kolekcji, wspaniałej kolekcji Czartoryskich, za to należy się jemu wielkie szapoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że faktycznie no, udaje nam się parę rzeczy robić. W tym roku także, żeśmy zwiększyli o ponad 200 milionów, niezależnie od kolekcji, o ponad 200 milionów budżet na kulturę. I to się także objawia później w tym, że no, ci wybitni specjaliści w naszych instytucjach kultury mogą realizować swoje plany.
I możemy być chyba z tego zadowoleni. Natomiast muszę powiedzieć, że my jako ministerstwo, ile wiem, ani grosza żeśmy nie dołożyli do tej wystawy. Także przynajmniej symbolicznie ją wspieramy, ale takie inicjatywy oczywiście też są wspierane przez państwo, no bo to jest nasz, za przeproszeniem, psi obowiązek, żeby to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz pan Bartłomiej Zajkowski nam będzie, że tak powiem, towarzyszył w tej uroczystości i zagra utwór Erika Satie. A teraz wszystkich zapraszam do stołów na szampan i ostrygi, które przybyły tego ranka z Francji, łącznie z szampanem. Dziękuję bardzo.